12 lat w zakładzie karnym nie poszło na marne. No, w życiu bym nie przypuszczał, że siedząc na 17-osobowej celi, nawijając z moim kolegą ateistą, on do mnie wypala, że jest pewna książka, w której jest tam to, czego szukam, Pismo Święte. Na tej samej celi kupiłem za dwa papierosy Pismo Święte i ubiłem interes życia. Zresocjalizowałeś. Tak, całkowity reset w głowie, jeżeli pozwolisz Panu Bogu na współpracę, a nie będziesz liczył tylko na cuda z nieba, no to naprawdę niesamowite rzeczy mogą się zadziać i ja to zacząłem obserwować już w zakładzie karnym, gdzie 4 lata się nawracałem i był proces takiego wychodzenia ze wszystkich różnych rzeczy.